Witajcie, kochani. Robimy drugą taką szybką wróżbę weekendową. Trzy opcje do wyboru będą i pytanko również nadesłane przez widza. Razem czy w pojedynkę? Czyli tu może chodzić o relacje, tu może chodzić o jakieś ewentualnie partnerstwo biznesowe. Pytanie po prostu odnosi się do tego, czy dla Was korzystniejsze na dany moment jest działanie samodzielne, czy właśnie współpraca z jakimiś innymi ludźmi, albo czy na przykład powinniście brnąć w jakąś relację, czy lepiej Wam będzie osobno. Tutaj każdy sobie pod to podpisze swoją indywidualną sytuację, to co aktualnie go zajmuje, czym się ta osoba gryzie, jakie ma wątpliwości. Pytanie ogólne, razem czy w pojedynkę? Razem czy osobno? Opcja 1, opcja 2, opcja 3. Mam nadzieję, że szybko się uporacie z wyborem. Tym razem Wam nie będę tutaj żadnych przedmiotów dawała, tylko po prostu wybierzcie sobie któryś z tych zestawów kart. 1, 2 lub 3. Myślę, że intuicja miała pole do popisu, zdążyła zadziałać. Zaczynamy oczywiście od jedyneczki. Razem czy osobno jedynka? I tu mamy... Powiedziałabym, że jednak razem, ale u Was jest coś takiego, że Wy w tym momencie prawdopodobnie czujecie się osamotnieni, zostawieni tacy sami sobie, prawdopodobnie kiedyś gdzieś być może przez kogoś wystawieni, oszukani, nie bardzo widzicie możliwość współpracy z kimkolwiek, a już na pewno nie z tą osobą. Jeżeli jest jakaś osoba, której Wy nie wybaczyliście, nie zapomnieliście dawnych krzywd, to tutaj jest taki potencjał, że jeszcze nie jest wszystko stracone w tej relacji. Ale niekoniecznie tylko chodzi o te osoby, bo może chodzić o Was samych. Być może Wy nie przeboleliście jakiejś straty, nie wybaczyliście sobie, że w danym momencie nie zachowaliście się inaczej, że na przykład nie zawalczyliście o coś lub o kogoś, że zrobiliście inaczej niż byście zrobili na ten moment. Ale pamiętajmy o tym, że przeszłości nie cofniemy. Każda nasza decyzja na czas, w którym była podejmowana, była decyzją odpowiednią, idealną, ponieważ taką podjęliśmy. W związku z tym musieliśmy się na dany moment czymś kierować. I niezależnie, czy się kierowaliśmy emocjami, czy się kierowaliśmy jakąś niewiedzą, czy się kierowaliśmy jakimiś takimi gwałtownymi impulsami, to mimo wszystko ta decyzja została podjęta. Ta decyzja ukształtowała w pewien sposób nasze życie. Ale tutaj nie jest jakby pozamiatane. Wy na razie właśnie tkwicie w piątce kielichów, czyli taka postawa zamknięcia, braku wiary w to, że w ogóle może być lepiej. Nie chcecie się otworzyć. Tymczasem radą dla Was jest karta świata, czyli otwórz się na nowe możliwości, otwórz się na szeroko pojęte kontakty z ludźmi, dlatego że to może przynieść Ci korzyść. I jeżeli trzeba przebaczyć, to przebacz tym osobom, które gdzieś tam Cię zawiodły. Pamiętaj o tym, że te osoby też już nie są takimi samymi ludźmi. One też w jakiś sposób się zmieniły i to, że kiedyś na przykład ktoś Cię zawiódł, wcale nie znaczy, że zawiedzie Cię ponownie. Poza tym nie musisz wcale wchodzić tutaj jakby w ponowne relacje, w ponowne konszachty z tymi osobami, ale chodzi o wybaczenie wewnątrz siebie, żeby móc pójść dalej, żeby to, co było, nas nie blokowało. Bo na chwilę obecną blokujesz się przed nowymi możliwościami, więc tutaj dla Ciebie jest szansa na to, żeby nie być w pojedynkę. Jeżeli pytacie o związki, to absolutnie nie jest tutaj powiedziane, że Wy musicie być sami, że jesteście skazani na samotność. Tylko trzeba przebaczyć, zapomnieć to, co było, przetrawić to, przestać rozpamiętywać i otworzyć się na świat. Myślę, że dla Was jak najbardziej będzie opcja razem, czyli nie będziecie tutaj działać samodzielnie, nie będziecie też sami, jeżeli chodzi o kwestie związkowe. Tu jest blokada tylko i wyłącznie w Was. To Wy blokujecie to, żeby sytuacja się po prostu odmieniła. Opcja numer 2. Razem czy osobno? No powiem Wam, że tutaj karty udzielają Wam dosyć enigmatycznej odpowiedzi, bo mamy Słońce, mamy Księżyc. Zasadniczo karty tutaj nakazują, aby kierować się swoją intuicją. Tu nie ma czegoś takiego, że pewne relacje są dla Was z góry przegrane, inne są dobre. Tutaj w każdej sytuacji, w przypadku każdej napotkanej osoby, Wy musicie się kierować swoją intuicją. Jeżeli od początku ta intuicja Wam podpowiada, że coś tutaj jest nie tak,
tak, no to warto to brać pod uwagę, bo wygląda na to, że jesteście po prostu osobami o silnie rozwiniętej intuicji. I tu jest po prostu Wam powiedziane w ten sposób, że niektóre formy relacji z ludźmi, niektóre formy współpracy będą dla Was korzystne, inne nie. Ale to Wy musicie ocenić, co jest, że tak powiem, dla Was dobre, a co nie jest. I tu jest też takie, powinniście dążyć do tego, żeby od początku do końca były sprawy jasne, wyjaśnione, żeby nie było tutaj jakichś takich niedopowiedzeń. Jeżeli Wy czegoś nie wiecie, nie rozumiecie w relacji z innymi ludźmi, to dopytujcie o to. Po prostu od razu wyjaśniajcie sprawy, bo w karcie Księżyca możemy mieć zupełnie inne wyobrażenie o osobie czy sytuacji, aniżeli wygląda to naprawdę, więc warto tutaj się dopytywać, warto też kierować się swoją intuicją, pytać swoje anioły o radę. No jest to taka dość enigmatyczna porada, bo karty nie wskazują tutaj jednoznacznie, więc może też być tak, że u Was po prostu jest no co najmniej kilka różnych osób w Waszym otoczeniu i z jednymi z osób na przykład warto wchodzić w jakieś formy relacji, kontaktów, a z innymi nie. I tutaj Wy musicie to rozstrzygnąć po prostu, co jest dla Was na ten moment dobre. Tutaj jest kwestia też poznania swoich takich wewnętrznych, ukrytych pragnień. To, czego ja tak naprawdę oczekuję od danej relacji, to, czego ja oczekuję od życia. Więc no taka odpowiedź dla Was. I osoby, które wybrały opcję numer 3. Razem czy osobno, razem czy w pojedynkę. Mamy decyzję, należy do Ciebie, ale tutaj, kochani, jest u Was taka kwestia, że Wy macie jakiś niedostatek, jakiś brak. Albo Wam brakuje pieniędzy, albo Wam brakuje uczuć, czujecie się osamotnieni, czujecie się tacy zepchnięci na boczny tor, jak ja bym to powiedziała, ale to wynika nie tylko z Waszych przeżyć, doświadczeń, z tego, co gdzieś tam ludzie Wam zgotowali, to bardziej wynika z tego, że ta pustka jest w Was. To jest jakby część Waszej osobowości. To się za Wami ciągnie, to się za Wami po prostu wlecze przez lata, bo gdzieś te niedostatki były być może u źródła, u podstaw na początku już Waszego życia. Gdzieś po prostu wieczny ten niedostatek. I ja bym powiedziała w ten sposób, że decyzja oczywiście należy zawsze do Was, natomiast przez jakiś czas powinniście pracować w pojedynkę. Królowa Buław mówi o tym, że u Was po prostu brak takiego poczucia kontroli sytuacji, że Wy musicie nauczyć się kierować własnymi sprawami, brać sprawy w swoje ręce. Jak Wy nauczycie się tutaj samodzielnie kierować własnym życiem, samodzielnie kierować pewnymi sprawami, to wtedy będziecie w stanie otworzyć się na jakąś współpracę z innymi ludźmi. Natomiast musicie się najpierw sami jakby nauczyć tego, że bierzecie odpowiedzialność za własne życie, bo jeżeli u Was jest taki problem, że tutaj może być niebezpieczeństwo nadmiernego opierania się na innych, czyli jeżeli szukacie miłości, szukacie związku, to możecie mieć tendencję do wchodzenia w związki tylko dlatego, że czujecie się samotni i chcecie, żeby ktoś zapełnił Waszą pustkę, czyli żeby był ktokolwiek, tam niezależnie już od tego, czy Wy będziecie pałać jakimś gorącym uczuciem do tej osoby, czy będziecie do końca szczęśliwi z tą osobą, ale ważne, żeby ktoś był, bo obecność drugiej osoby Wam tutaj daje poczucie bezpieczeństwa na przykład, albo jakieś zabezpieczenie materialne, a to zupełnie nie o to chodzi, kochani, bo tutaj jest kwestia tego, że Wy najpierw powinniście odnaleźć te wszystkie wartości w sobie, zyskać niezależność, czy to emocjonalną, czy to finansową, czy to życiową, taką ogólną niezależność, aby nie bać się życia, brać sprawy w swoje ręce, więc tutaj dla Was na chwilę obecną jest taka samodzielna praca nad sobą, praca w pojedynkę, która da podwaliny do tego, żeby budować zdrowe relacje, relacje harmonijne, relacje, które są w równowadze, a nie na zasadzie jakiejś zależności od kogoś lub czegoś. Więc tak to dla Was wygląda, trójeczki drogie. I życzę Wam powodzenia w stawaniu się królową buław. Mam nadzieję, że te czytania coś Wam tutaj pomogły, coś Wam dały, jakiś ogląd sytuacji. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia. Pa, pa.